Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak przed chwilą mówiła Dorota, jest dzień konwencji politycznych, na których panowie w garniturach, konserwatywni panowie w garniturach, będą Wam mówić, jak urządzić Wam życie, szczególnie Polkom. Nie zauważycie tam żadnej kobiety, ale na pewno zauważycie tam tych, którzy są odpowiedzialni za haniebny wyrok Trybunału Przyłębskiej. Pamiętajcie o tym przy wyborach. Pamiętajcie, że to PiS i Konfederacja doprowadzili do tego, że mamy najbardziej restrykcyjne prawo w Polsce. Pamiętajcie o tym, że za tą gładką buźką Sławka Mentzena kryje się i czai się krzywda i śmierć kobiet. Pamiętajcie też o tym, że za tak zwaną pisowską troską o rodzinę kryją się osierocone dzieci Izabeli z Pszczyny i Agnieszki z Częstochowy. Szanowni Państwo, w tym roku mija 30 lat od tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To był kompromis zawarty pomiędzy panami w ciemnych garniturach, a panami w czarnych sutannach. Nie pytano kobiet o zdanie. Zrobiono to ponad ich głowami. Ale my mówimy jasno. To nie był żaden kompromis. To był, jest i będzie kompromitacja. To kompromitacja. To nie kompromis. To kompromitacja. Moi drodzy, dzisiaj właśnie symbolicznie rozrywamy ten męsko-męski układ, rozrywamy ten sojusz tronu z ołtarzem, dlatego że każda z nas, każda Polka powinna decydować sama o sobie. Dzisiaj zawieramy, my, ja, Katarzyna i moje koleżanki, nasze koleżanki, symboliczne porozumienie. Porozumienie, które powinno być zrealizowane już po najbliższych wygranych wyborach. Moi drodzy, my słyszałyśmy, co Polki krzyczały na protestach. Ale my też z Wami krzyczałyśmy. My wiemy, co Polki przeżywają teraz w szpitalach, bo wiemy, ponieważ im pomagamy. My również wiemy, co robią kobiece organizacje pozarządowe dla Polek, bo z nimi współpracujemy. I teraz wspólnie razem chcemy zrobić to, co powinno być już zrealizowane 30 lat temu. Brawo. Moi drodzy, ten pakt Bezpieczna Polka to edukacja o zdrowiu i seksualności, to bezpłatna antykoncepcja, tabletka dzień po, to likwidacja klauzuli sumienia, to świecka ochrona zdrowia, to walka z przemocą wobec kobiet, to zmiana definicji gwałtu. Mnóstwo tego jest, dziewczyny będą zaraz o tym mówiły. I my, posłanki Lewicy, gwarantujemy Wam, że w przyszłym demokratycznym Sejmie ten pakiet Bezpieczna Polka będziemy po prostu realizowali i my tego dopilnujemy, żeby on się wydarzył. Dlatego, że my, posłanki Lewicy, chcemy Polski bezpiecznej, wolnej i Polski wolnej od lęku dla Polek. Bo bezpieczna Polka to bezpieczna Polska. I to jest nasza najważniejsza obietnica wyborcza, którą dzisiaj Wam tutaj deklarujemy. Brawo. Zrobimy to. I ostatnia rzecz, moi drodzy. Ostatnia rzecz, bo oczywiście znajdą się tacy, którzy będą nam bić brawa, tak jak wy tutaj, ale znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że to nie jest zgodne z nauką Kościoła albo z wolą biskupów. Więc z tego miejsca wam mówię, biskupów jest 135, a nas Polek jest 20 milionów. Arytmetyka jest bardzo prosta. Głosujcie na Lewicę, na posłanki Lewicy. Jeżeli zagłosujecie na nas, to ten pakiet Bezpieczna Polka będzie na pewno zrealizowany. Brawo. Dziękuję Ci bardzo. Prawa kobiet! Prawa kobiet! Prawa kobiet! Nazywam się Katarzyna Kotula. Pomagałam, pomagam i będę pomagać kobietom w dostępie do przerywania ciąży. A Lewica to jedyna siła polityczna, dla której aborcja nie jest tematem trudnym. My od tego tematu nie uciekamy. To nie jest temat zastępczy. My na Lewicy mamy gwarancję, że nikt się nie zawaha i że każdy zagłosuje za legalną, bezpieczną, darmową aborcją. Bo w naszych szeregach nie ma nikogo, kto miałby jakiekolwiek wątpliwości. I dzisiaj Lewica mówi odważnie. Tak, aborcja jest okej. Okay.
co trzecia kobieta w Polsce miała w swoim życiu aborcję. To część naszego życia. Tak samo jak ciąża, tak samo jak poród. A dostęp do aborcji to część systemu ochrony zdrowia. I państwo ma obowiązek otoczyć opieką zdrowotną wszystkich obywateli, także kobiety, tak, żeby były zdrowe i bezpieczne. Bo dzisiaj zamiast państwa o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet dbają działaczki aborcyjne. Wykonują ogrom pracy codziennie, pomimo prześladowań, pomimo tego, że są ciągane po sądach. I to właśnie im dzisiaj ufają kobiety. Tylko w zeszłym roku aborcyjny Dream Team pomógł w aborcji ponad 44 tysiącom kobiet. Brawo dziewczyny! Brawo! Aborcyjny Dream Team i Fundacja na Rzecz Kobiet i Ratowania Rodziny. Mogę powiedzieć tylko po raz kolejny. Dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że działacie. Dziękuję wreszcie, że mogę z wami pracować. Dziękuję za waszą przyjaźń, ale także za wasze zaufanie do Lewicy. Ale wszyscy wiemy, że to nie tak powinno wyglądać. Ochrona zdrowia to nie jest zadanie dla organizacji kobiecych. To zadanie dla państwa. I obiecujemy wam dzisiaj, jako posłanki Lewicy, że w lewicowej Polsce państwo nie będzie się od tego obowiązku uchylać. A każda kobieta w Polsce będzie miała dostęp do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. Bez stygmy i bez wstydu. Brawo. Każda kobieta w Polsce, nieważne czy mieszka w Warszawie, w Nowym Targu czy w Bydgoszczy. W lewicowej Polsce to kobiety będą podejmowały tę decyzję. Nie politycy, nie biskupi, ani nie lekarze. Bo obowiązkiem lekarza jest leczyć i ratować życie kobiety. Jako posłanki Lewicy obiecujemy wam dzisiaj, że w lewicowej Polsce nie będzie klauzuli sumienia. Wyślemy ją do kosza. I wreszcie... Brawo. I wreszcie w lewicowej Polsce nikt nie będzie nikogo ścigał za to, że ktoś dostarczył kobiecie tabletki aborcyjne. Siostry, przyjaciółki, matki, mężowie, oni wszyscy będą bezpieczni. I nie będziecie musiały jechać do innego województwa, żeby zdobyć receptę na tabletkę dzień po. Bo lekarz będzie musiał ją wypisać, a farmaceuta będzie musiał ją zrealizować. To są nasze zobowiązania. A na koniec coś bardzo, bardzo ważnego. Dziewczyny, idźcie jesienią na wybory. Dla siebie, dla swoich matek, sióstr, córek, koleżanek i przyjaciółek. Zmienimy to chore, złe prawo, ale potrzebujemy waszej pomocy. A dzisiaj mówimy wam, tylko Lewica jest w stanie doprowadzić do tego, że aborcja będzie legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.